FIFA 16 to kolejna z dorocznych odsłon najpopularniejszej serii piłkarskiej, rozwijanej od lat nieprzerwanie przez kanadyjski oddział koncernu Electronic Arts. Produkcja okazała się tradycyjnie na komputerach PC oraz najpopularniejszych konsolach obecnej i poprzedniej generacji. Tak na dzień dzisiejszy prezentuje się FIFA 16. Czy warto wydać kolejne 150 zł na tylko ulepszoną grafikę i dodaniu kilku rzeczy? Myślę, że FIFA 16 daje nam dużo więcej funkcji, takich jak na przykład uproszczony tryb Ultimate Team, kilka nowych opcji w trybie kariery, a na dodatek deweloperzy usprawnili wachlarz możliwości zawodników oraz algorytmy sztucznej inteligencji, co przełożyło się na jeszcze większy realizm rozgrywki. Lecz to tylko kilka opcji, jakie FIFA 16 oferuje nam w tym wydaniu. Sporą zmianą, a może bardziej dodatkiem, jest wprowadzenie kobiecych reprezentacji narodowych. Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko będzie działać. Chodzi mi konkretnie o poruszanie się po murawie przez kobiety, jak i ich strzały. Sporo zmian w porównaniu z poprzednimi odsłonami kultowej serii. Lecz czy to wyjdzie na dobre? O tym przekonamy się 22 września 2015 roku.